nasza obligacja. W zasadzie nie nasza, tylko wspólna. I nasza łazienka. System to jest bardzo prosty. W wiadrze czerwonym woda gorąca, w wiadrze szarym woda zimna. W misce zielonej w zasadzie wszystko się miesza za pomocą niebieskiego wiadereczka malutkiego. Mama Asia ze względów higienicznych uprawia trochę inną politykę, mianowicie moje wiaderko jest to wiaderko takie ciemno-zielono-szare, no więc mieszamy sobie w tym wiaderku wody i tamże się myjemy za pomocą mydełka i myjki kuchennej. Super sprawa, polecam. Ręczniczek, rzeczy na zmianę. Tak jest. No i myjemy się w środku dnia. Nieważne, co na to mówią mądre książki i co twierdzą mądrzy ludzie, żadna siła mnie nie zmusi, żebym się rozebrała w nocy czy wieczorem i po prostu w tym zimie umyła nawet w ciepłej wodzie. Nie, nie. Więc teraz godzina 12, jest powiedzmy względnie ciepło. No więc po kolei części ciała można odkryć i dokonać się obrzędu ablucji. Nie wszystko naraz, po kolei. Części ciała odkryć po kolei. No, dobra, bardzo miło będzie. Będzie być znowu czystym. A rzeczy, ponieważ jest nagrzana gorąca woda na ogniu, taka woda, której się nie używa do picia, tylko właśnie do rzeczy, do celów przemysłowych. No więc fajnie będzie można zaraz pranie zrobić i to wszystko, co miałyśmy na sobie od 3 dni, po prostu wyprać. I my cześciutkie. Na zaś.